Hej, cześć, siema na wszystkim ludzie, z tej strony XYZER i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, Phasmophobii. Dzisiaj Ridge View Court. Czwartek jest, także bardzo fajnie. Czwarty odcinek z Phasmo, jutro piąty i sobota, moi drodzy, Mortal. Będę miał wcześniejszy dostęp, także bardzo, bardzo fajnie. No i co, jeżeli oczywiście odcinek się wam spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę, zostawić subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze nie posiadacie. I komentarz, jeżeli macie taką ochotę. A ja co? Ja pędzę, lecę na pełnej. Ridgeview, taka mapa pod solo spora. Ogólnie, nie powiem. Największy domek. Chodźmy na razie włączyć światło od razu. Tu jest hidespot. Póki co, jak robiliśmy ten maraton, nigdy nie było jakoś mega hardkorowo, jeżeli chodzi o hunty. Mini spoiler, ale tak było ogólnie, nie zmyślam. Czy jest tu hidespot? Też nie ma. Dobra, tutaj jest steward na podłodze. Czy ty teraz dotknąłeś właśnie... Może byłoby to w piwnicy, co? Słyszałem dotknięcie ogólnie szafki. Tak, no cap. Jest to możliwe, że to była piwnia. Tylko z takiego dystansu bym słyszał? No właśnie, chyba nie. Bramy krąg przywoływań. Aha. Gdzieś światło, przepraszam bardzo, halo. Tam, dobra. Okej. Okay. I siup. Dzięki, dobra. Chyba tu bonerka nie ma. Fajnie, jakbyśmy znaleźli też bonera właśnie. Może się w końcu uda nam... Jakie questy mamy? IMF-a, czujnik. Okej, okay, jest szansa na Perfect Investigate'a, nie powiem. I zapalmy światła, bo wiadomo, jakby no... Fajnie byłoby mieć psychę na wysokim poziomie, w miarę. Na tej mapie. Tutaj nie będziemy zapalać, pieprze to. Okej, okay, czy jest tutaj boner? Fajnie jak byłby, ponieważ mam podejrzenie, że to jest tamten garaż, ponieważ no, był odgłos otwierania szafki. A z pierwszą jak sprawdziłem, to nie było IMF-a, ale to pewnie była ta dalsza szafka, do której podszedłem i w sumie odszedłem od razu. Dobra, sprawdźmy jeszcze to piętro tylko. Po bonerinia, oczywiście. Okej, okay. Bonerinia nie ma. Sprawdźmy kibel sobie. Okej, okay, w kibelku też nie ma bonerka. Tutaj też nie ma bonerka, okej. Okay. Mm-hmm. Okej, okay. Czy ja znajdę w ostatnim możliwym pokoju? Jest to bardzo możliwe, znając moje szczęście do takich rzeczy. No proszę. O, jest boner, okej, okay, dzięki. Zrobiło się zdjęcie na pewno? Tak, dobra, okej. Okay. Moje podejrzenia są takie, że jest to garaż. Tam z tyłu. Czy jest to prawda? Tego nie wiem. Przekonamy się. Hello? Oh, okej, okay, well, myślę, że nie musimy się przekonywać nawet, tylko po prostu złożyć tutaj itemki. Okej, okej, okay, okay, szybko poszło. Zapalmy tu światło jednak. No i co, i lecimy. Czyli jest to garaż rzeczywiście, no to dobrze usłyszałem. Weźmy sobie od razu UV-kę. Ponieważ on tam dotykał te właśnie szafki, mi się wydaje. Dotykacz. Weźmy to, to i kamerę od razu. Ponieważ tam też firzing lekki był, widziałem z moich ust. Więc fajnie jakbyśmy to sprawdzili, nieprawdaż, moi drodzy? Myślę, że tak. Dobra. Lecimy na pełnej. Siemanko kolanko, Zbigniew Stonoga. Dobra, teraz tak, to nie jest orb, nie? To jest po prostu odbicie... To jest orb, o ja pieprzę, dobra, ty, jaki wariat w ogóle z tego orba. Dobra, mamy orby. Mogę to zaznaczyć? Halo, kurwica. Dziękuję, okej. Okay. Palmy światło. Can you open this locker, please? Okej, okay, zapalmy tutaj tego, termometrek. 3 stopnie. 2 stopnie. No to otwierał na pewno, ale zamkniemy to, żeby wiedzieć w razie co. Tutaj też jest taka sama temperatura. Ja... niedobrze, jest to cały możliwy obszar aż tutaj garażu. Niepocieszające, powiem wam. Can you throw something? Hello, are you here? Heather Casey, are you here? Can you give me a sign? Dobra, zrzućmy te itemki póki co. Wszystko jest zamknięte, jeżeli chodzi o lokersy. Więc jak to będzie otwarte, to znaczy, że on to dotknął. Więc warto sprawdzić ultrafiolet, moi drodzy. No i co? No idziemy teraz po tego, po... drugą kamerę.
I dwa projektory chyba, mi się wydaje, że tak zrobimy. Ale też fajnie pismo ducha było postawić, nie? Ale dobra, jest to duży obszar, więc na razie weźmiemy sobie dwa projektory i jedną kamerkę. Będzie naprawdę Gucci, moi drodzy. Dobra. Lecimy dur. Dobra, dobra. A, nie jest możliwy nawet o nich, więc nie ma co się przejmować tutaj. Okej, sprawdźmy tylko jeszcze raz temperaturę tu w tym miejscu. Postawmy już czasami projektor, bo czasami może tak fajnie się stać, że nagle z dupy jak postawimy, od razu się pojawi. A tu jest 14, czyli po prostu to był taki bejcik. Okej, czaję, czaję. Dajmy na razie w tych obszarach te projektory. Okej. Zgaśmy światło przede wszystkim. Orby bardziej są w obszarze którym? Tam dalej? Chyba tutaj latają, no? Czy nie? Może nie. Ja! Rzucił czymś. Chwila. Kurwica, jasno. Ciemno, ciemno. IMF. Oć, 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 bo to było takie mocne uderzenie w miarę. Okej, rzucił Stiardem malutkim. Dwa stopnie. Dobra, jeden projektor damy tutaj na pewno. Ja się myślę, że ogólnie damy tutaj te projektory. Ponieważ są tutaj orby nawet, bardziej latają w tym obszarze. Tu jest ta piła rzucona na ziemi, no wiadomo, ale... I don't give a fuck, guys. Okej. To zrobimy tak tutaj, powiedzmy tak bokiem. O, dobra. Dobra, i tutaj damy drugi projektor. Okej, well. Nie mam aparatu, fuck me. Mamy orby projektor, w końcu projektor, wow, szok. Jestem bardzo zachwycony tym. Że tak powiem, bardzo dobrze. Bardzo dobra tutaj decyzja z mojej strony, żeby zmienić lokację projektorów. Hello, can you show yourself on the projector, please? One more time for me. Are you able to do it? 3 stopnie. Can you open the locker, please? Can you do it? Are you able to do it? Come on. I know you are. No dobra, dawaj projektor. Proszę, jeszcze raz. One more time. Wtedy akurat nie miałem aparatu, było idealny, kurczę, taki fajny tutaj obręb, że tak powiem, tutaj. O! Udało się? Duch 3, dobrze. Siemano kolego, dobra. Okej, widzimy go bardzo ładnie. Rzeczywiście, jak sobie tupta tutaj. Jeden stopień. Rzucił coś. No chodzi tu, naprawdę często chodzi. IMF-5, okej, mamy wszystko, jest to Raichu. Wow, niesamowite, moi drodzy, dobra. Jest to Raichu. Dobrze, mamy to, mamy to. Prosto, prosto, chodźmy tylko jeszcze po sól. O ty chuju. No nie, no niedobrze jest, widzowie. Chciałem zrobić zdjęcie, ale... Well, stało się, co się stało. Dobra, idziemy po 3 sole. Nie wiem, czy on zacznie hunta. Chyba nie, co? Mi się wydaje. Chyba nie, chyba nie. Ogólnie myślę, że to miejsce kamerki, które teraz jest w ogóle, bo już od początku jest takie, myślę, że jest naprawdę bardzo dobre. Ponieważ naprawdę nie zasłaniam wam dużo. Weźmy dwie pilsy, żeby mieć 100%. Czujniki ruchu jeszcze mamy, questy. Dobra, to wiecie co? Najpierw chcę side questy. Bo jest tutaj możliwy naprawdę Perfect Investigate, którego z chęcią bym w końcu przyjął. Naprawdę, ponieważ on jest 100% ducha już, jeżeli chodzi o wiedzę na jego temat. Wiemy, gdzie się porusza, tym bardziej, więc raczej ten czujnik nie powinien być większym problemem tutaj z rozstawianiem go. Możemy go dać, na przykład jednego dać, możemy... A, nie można dawać na ten, naprawdę? No to dajmy tutaj jednego. Dajmy jednego tutaj. Jednego tutaj, nie wiem, okej. Albo tu, okej. Czy to zadziałało rzeczywiście? Nie, myślałem, że... Ajej. Dobra, nieważne, nieważne, co ja myślałem tam. Okej. Teraz idziemy po sól. Sól Godmana, moi drodzy. Better Call Saul. Na szczęście musimy wchodzić do vana, ponieważ mamy go tutaj. Więc gites. Saul Goodman, dzięki, razy 3. No i tylko teraz, to jest już kwestia tylko zrobienia zdjęć ogólnie. Więc musimy tak po prostu, wiecie, tak z głową w miarę, powiedzmy. Saul, okej, otworzył sobie szafkę chyba tą za mną, ale I don't give a fuck. 2, 3, 1, 2, 3,
Ok, już stepuje sobie kolega i tutaj możemy dać 2, 3. Ok. Teraz tak. Bierzemy to, aparacik w to stepną, tak. To stepną, tak. Dobrze, naruszona sól. Teraz jeszcze tylko tutaj 3. Ktoś zrzucił chyba, nieprawdaż? Gdzie jest mój projektor? On się ten... Tak, z stewardem, dobra, widziałem to. Interakcja 3, bardzo ładnie. Can you step in the salt one more time, please? Can you do it for me? Okej, okay, stepnął, rzeczywiście. Mam 3, tak? 1, 2, 3. Okej, 1, 2, 3 i teraz czwarta zrobiona tutaj. Can you throw something one more time? Very hard. Okej, okay, okej, okay. nie. O, dobrze, że się nie zbejtowałem. Uff, dobra. Troszkę się cykam, więc chodźmy po kadzidło, bo naprawdę nie chciałbym zginąć w tej grze. Nie chciałbym naprawdę zginąć. Mam bardzo dobrą gierkę, może być perfect investigate. Mamy wszystkie sidequesty, wiemy jaki jest duch, brakuje nam tylko 3 chyba zdjęć, jeżeli się nie mylę, dokładnie. Trochę my bad, może, że rozłożyłem po tamtej jednej części ogólnie rzecz biorąc... Sól. Goodmana, ponieważ wtedy pewnie by już tam ustał sobie. Ale chociaż cholera wie, wiecie, to cholera wie, cholera wie. Może nawet czymś porzucać ogólnie, więc tutaj jest hide quest, hide spot. Proszę bardzo. Okej, okay, teraz tak, czy coś wdepłeś? Tak, wdepłeś w Tomsul. Okej, okay, MF coś tutaj pokazuje, okej, okay, to zrzucił. Dobrze, zajebiście. Pogchampik. One more time, please, do something. Can you throw one more time? Can you open the locker one more time? I'm gonna leave you in peace, if you gonna do it. Come on, don't be like that. Okej, zróbmy tak. W to... Dobra, tego jeszcze nie mieliśmy. Dobrze, mamy to, moi drodzy, mamy to! Spierdzielamy stąd jak najszybciej. Beka, jak teraz by zaczął hunta, ja nie wziąłem ze sobą zapalniczki, nieprawdaż? Ale tak się nie stanie. Dobrze, wszystkie 3 gwiazdkowe, moi drodzy, wszystkie side questy. Boner, jest duch jako Raichu, my lord. Finally. Boże, w końcu perfekcyjny investigate, moi drodzy, tak się stało. Kiedyś to musiało się stać. Bardzo spoko, gierka. Podobała mi się, mimo to, że nie było jakiegoś kontentu z duchem tutaj. Ale udało się. Naprawdę jestem zadowolony. Fuck yeah. A tu będzie jakiś inny duch. Nie, jest to Raichu, moi drodzy. Jest bonus perfekcyjnego dochodzenia. Ha, perfekcyjne dochodzenie. Jestem w tym mistrzem. Dobrze, nieważne, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli się spodobało, pamiętajcie o lajkęcie w górę, o subskrypcji. I tyle. I komentarzu, jeżeli macie taką ochotę, ja trzymajcie. Jeżeli macie taką ochotę, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego, moi drodzy, czyli do jutra. Ostatni odcinek z Fazmo, no i co? I pa, pa.